łobuzy! Słuchajcie, to jest najlepsze urządzenie. Uwielbiam je. Hej łobuzy, właśnie wychodzimy z domu. Słuchajcie, po 5 dniach niewychodzenia stwierdziłam, wariuję, muszę wyjść. I ogarnęłam się, zrobiłam make-up, nawet nagrałam Get Ready With Me. I wychodzimy, wychodzimy w końcu z domu. Jest słońce, co mówię, że nie ma słońca? Zachodzi. Jak zachodzi? Jest godzina 14, jeszcze nie zachodzi, jeszcze 2 godzinki będzie. Jest słońce, więc idziemy się przejść. Na słoneczko trochę wyjść, złapać trochę witamin, trochę słońca, bo Darek mówi siedzimy w domu, jesteśmy tacy zamuleni. Wychodzimy. No hej łobuz, jesteśmy w centrum. Siema. I właśnie słuchajcie, weszłam pod prąd. Nie, źle to powiedziałam. W zamknięte drzwi chciałam wyjść. Nie wiem jak to wyjaśnić, ale prawie bym wpadła na szkło. Prawie ci się udało. Ja to po prostu jestem taka udana. Stwierdziliśmy, że dziś będzie na pewno piękny zachód słońca, bo jest tak ładnie różowo się robi. Bo nie ma chmur. No. Trochę smogu niestety jest, więc średnio na zakupy. Ale jeszcze... Na łażenie, ale... Właśnie się sama, kiedy ściągają te osoby świąteczne. Nie wiem. Idziemy do Kikeja. Idziemy do Kikeja, tak, zobaczyć. Kochani, dotarliśmy do domu i stwierdziliśmy, że będzie hol z siaty. Jak ze starych dobrych czasów. Lampa, którą Darek wybrał, mogliście już ją widzieć na snapie, jeżeli śledzicie. W środku złota, na zewnątrz taka biała. I podstawa lampy. Oj, musisz mi pomóc, Darek, chodź tu. I jest, słuchajcie, taka podstawa. Ona jest dosyć wysoka. 270 zł. I słuchajcie, bardzo duża ogólnie. I jak Darek rzucił na snapa właśnie, że są jeszcze te lampy, bo to w centrum kupiliśmy. Olciak od razu zadzwoniła i powiedziała, że w takim razie jedzie, bo jej mamie się spodobało. Ale powiedziała, że jest ogólnie dla nich za duża, bo jest naprawdę masywna. No ja wstawię na ziemi chyba, wiesz? Chyba na ziemi będzie stała. Nie, nie musi być. Zaraz ją złożymy. Musisz iść po jakąś żarówkę. Ale chcę pokazać... Ogólnie zobaczcie, jakie jeszcze są te śmieszne torby. I zgubiłam takie coś od lampy. Akurat miałam jakąś taką niestandardowy wymiar. I co się stało? I lampa mi później tak latała, w sensie klosz na boki, jak ma żarówki do wszystkiego. Dobra, pokażę wam tutaj, bo mamy jeszcze więcej zakupów i właśnie chciałam powiedzieć brawo. No właśnie. I po żarówce. A nie, myślę, że to jest spoko. I po żarówce? Nie wiem, dziękuję. No zobaczymy. Słuchajcie, bo kupiliśmy trochę rzeczy i śmiałam się z torby, że właśnie jest jeszcze mikołajkowa. Byliśmy u optyka, ogólnie w tym sklepie, on jest na Chmielnej, mogę wam polecić, z Oleską kiedyś odkryłyśmy Ray-Bany w najlepszych cenach i zawsze mają zniżki, więc nie wiem jak tam na stronie, ale my zawsze chodzimy stacjonarnie i słuchajcie, mają dobre ceny na Ray-Bany i Darek kupił 2 pary. Ja tu w Rossmanie mamy jakieś zakupy. Zaraz, nie wiem, zaraz wymyślimy co postawimy. Słuchajcie, Ray-Bany były przecenione o około 100. Kiedyś Darek w ogóle ode mnie pożyczał moje Ray-Bany, ale ja mam... Ja brał, ale ja mam w ogóle inny rozmiar Ray-Banów, bo ja mam wielki łeb i mam największe Ray-Bany, a Darek ma mniejszy łeb. No taka prawda, ja mam duży łeb, no tak jest. I po prostu, ja wolę też duże okulary, a Darek sobie kupił mniejsze. Jedne kupił sobie na wakacje, mówię, bo były dobre ceny, około 100 były taniej niż normalnie, a drugie są całe czarne. No dobra, wracamy do naszej paczki. O, tu pchałam i kupiłam, ale nic ciekawego, jakieś rajstopy. Nie będę pokazywać, bo mówię bez szału. Ale tutaj jest taka śmieszna misa. Kupiłeś? Ja to kupiłem, wiecie, na orzechy. Zobaczcie, jaka ładna jest. Przejemność z Tajlandii. Można nie wolno wsadzać do zmywary. No to jak żadnej, nie ale wiem, można myć delikatnym mydłem. Nie wkładajcie nigdy drewnianej deski do zmywarki, bo zazwyczaj są też klejone i pękają. No, ale ładna jest. Taka solina, w ogóle zobaczcie, jaka ciężka. Nie, to fajnie wygląda. Tu może na jakieś orzechy wsypać, no bo coś widać, coś... jakieś czymś jest, jakąś powłoka jest. A to dla Karolinki kupiłem. Ale poczekaj, żeby... bo to chyba nie ma przeznaczenia takiego jak ty. Nie, nie, to kupiłeś? Właśnie ma takie idealnie przeznaczenie. Storage. Czekaj. 50 zł. Storage caddy. Można używać w różne te. To jest metalowe. I co tu Darek to wymyślił? Zaraz wam pokażę. Odkleję tylko cenę, żeby było ładnie. Kosztowało to, moi drodzy, 50 zł. Dlaczego Dariusz to wziął? Myślę, że chyba wszyscy wiedzą. Wszyscy znają odpowiedź? A to tutaj Dariusz sadzi Karolinie pędzle wszystkie.
Fajnie, będę mogła posortować. Mniejsze, te, które się szybciej przewracają. I tutaj jakieś większe, które zajmują więcej miejsca. Kurczę, w życiu bym na to nie wpadła, jesteś kochany, naprawdę. No bo ja lubię, jestem taki właśnie sortownik. Jesteś estetą, właśnie. Ciebie bawią takie rzeczy. No, ładnie wszystko wyglądało. Tak, wszystko ładnie. No, ale wszystko. Teraz kolejna rzecz, zobaczcie, to jest przepiękne, bo mam w ogóle organizer w toaletce, ale do tej pory wam nie pokazałam mojej zawartości toaletki, bo nieładnie to wygląda, nie mieści się wszystko. I kupiłam takie ładne przegródki, to jest ogólnie tekturowe, ale jest to tak, słyszycie sami, to jest bardzo ciężkie. Ciężkie to jest. I sztywne, więc to będzie bardzo solidne. Jak widzicie, takie ładne ala drewno w środku. I tutaj wzory, i pod spodem wzory 39,99. I słuchajcie, jest to po prostu do biura, ja to właśnie wzięłam na kosmetyki jako przegródki i przymierzyłam już i mi się idealnie zmieszczyło dwie właśnie, więc wzięłam sobie dwie takie i jeszcze takie coś kupiłam. Mniejszą wersję. No zobaczę, czy użyję do tego, czy do lakierów, czy... No, zastosowań jest wiele. Kochani, właśnie oglądam Tudorów, uwielbiam po prostu seriale historyczne. Darek wyjechał do Poznania, więc ja sobie siedzę w domu i cały dzień oglądam Tudorów. Była przed chwilą moja przyjaciółka, posiedziałyśmy parę godzin i oglądałyśmy sobie jakieś programy o urządzeniu wnętrz. A teraz wam pokażę, co robię. Zobaczcie, tu jest mój bałagan. Po prostu wrzuciłam to teraz, jak wyszłam z mojego pokoju. I kupiłam, jak widzieliście wczoraj, te przedziałki. I będę w tych dwóch wszystko to umiejscawiać. Zadecyduję też, co stąd wypada, co sobie zostawiam, co nie. No muszę po prostu wszystko pojedynczo przejrzeć i słuchajcie, wtedy będę mogła to ładnie włożyć do mojej szufladki. Także jak widzicie, sporo tego jest, to są kosmetyki do twarzy, no i jakieś róże i tak dalej. Tu jest sporo do oczu, pod spodem cieni pojedynczych, pudry, rozświetlacze i tu mnóstwo kredek, tu mnóstwo produktów do brwi, więc wszystko sobie teraz przejrzę. No i troszkę wam będę pokazywać. A tu jeszcze wyjęłam tę paczuszkę, którą dostałam od siostry na urodziny, bo powiem wam szczerze, że przed święta nic z tymi kosmetykami nie zrobiłam. A właśnie skończyły mi się wszystkie bomby i słuchajcie, będę sobie teraz to wszystko używać. Tu mam mydełko, mam bomby, mam żel pod prysznic. Chyba też jest mydło, co to jest? Właśnie ona mi to wysłała i powiedziała, że to jest takie super. A tak, to było mydło Sea Salted Caramel Soap. No to wam pokazałam. No i mój oczywiście ulubiony peeling Bubblegum. A tu mam jakiś balsam. No i tu się zawieruszyło. A, to jest ten liquid liner z lime cream. Widzicie, muszę wszystko sobie, słuchajcie, powyjmować. I tu właśnie ułożyć. Ale pięknie pachnie mi ten lasz. Zostawię sobie otwarte. Uwielbiam właśnie, jak lasz pachnie. A zdradzę wam, że zamówiłam sobie teraz kilka rzeczy. I przyjdą mi, mam nadzieję, na dniach i będę mogła się z wami podzielić. I teraz muszę rozplanować, gdzie podzieją się moje kosmetyki do brwi, gdzie do oczu. Kochani, ułożyłam już pierwszą partię. Bronzery, róże, rozświetlacze, pudry. Tu mam jakieś pojedyncze takie większe pudry, duży taki sprayowany rozświetlacz. Mam też dużo nowości do ust z Maka, na pewno będzie osobny film. I teraz przechodzę do drugiej części. I słuchajcie, wiecie w ogóle, jakie są jaja? Przez całe to zamieszanie z Vlogmasem nie użyłam w ogóle palety, a w zasadzie palet świątecznych z Too Faced. Wiem, że jestem beznadziejna i nie zrobiłam tego testu, ale nie zdążyłam. Zresztą one chyba w ogóle nie były u nas dostępne. To może było u nas dostępne, ale ta duża chyba nie. To jest ten Grand Hotel. Pięknie to wygląda. W środku mamy kilka palet. Nie miałam czasu się tym zająć, nie miałam czasu się tym malować w ogóle, także będę to wymalać, ale wydaje mi się, że trzeba to przechowywać w tym właśnie pudełku. No. Bo, aha, w środku jest coś takiego. Okej, to można wyjąć, czekajcie chwilkę. Otwieramy. I są trzy palety. Eggnog, Gingerbread Cookie i Peppermint Mocha, czyli świąteczne klimaty, które już minęły. I mała maskara, tak? Tak, mała maskara i coś tam jeszcze. Także kochani, nie użyłam, jestem najgorszą vlogerką ever. Może teraz będę używać te świąteczne, chociaż już jest po czasie. Sieć. Dobra, zaraz to ułożę. A w tym drugim natomiast Christmas in New York, The Chocolate Shop. Takie zamknięcie. I tak się to otwiera, w ogóle pięknie mi to robią. Wszystkie opakowania i wygląda to tak.
I w środku tak, no przepiękna paleta, przecudowna. Bardzo podobna do, jak ona się nazywała, peanut butter. I też jest czekoladowa, też pachnie czekoladą. Także zaraz to, słuchajcie, ogarnę. No wiem, że tutaj teraz siedzicie i myślicie, że jestem naprawdę kiepską vlogerką, jeżeli tego nie ogarnęłam w święta. No ale niestety było za dużo pracy w święta, za dużo było z vlogmasem i słuchajcie, nie dałam w końcu rady. Zresztą wydaje mi się, że tak tego w Polsce nie było, więc po co miałam robić komuś smaczka, jak to było niedostępne. No ale chciałam, żebyście wiedzieli, że to znalazłam. Teraz zostało mi do posegregowania wszystkie kredki, wszystkie rzeczy do brwi. I szukam pojemnika, który będzie właśnie dobry na kredki, bo kredki mi się świetnie sprawdzają, żeby były w pojemniku takim stojącym. I słuchajcie, wyciągnęłam sobie te opakowania z Glam Brusha, ale one są niestety za wysokie, bo jak mam właśnie kredki do oczu czy jakieś inne kosmetyki, to mi się to tutaj zgubi. Potrzebuję coś takiego o połowę mniejszego. Podobny patent zastosowałam w przypadku kredek do ust, natomiast wtedy po prostu użyłam sobie pojemniczka po świece. I właśnie czegoś takiego muszę teraz poszukać, bo kurczę, się tutaj niestety nie zorganizuję. Nie mogę znowu tego rzucić w ten sposób, żeby to leżało, bo znowu zrobi się bałagan. Musi to po prostu tutaj wszystko stać. Wtedy też lepiej wszystko widać, jak na przykład kredki w tą stronę biorę, nie główkami do góry, ale jakby końcówkami. Wtedy lepiej widać, jaki to jest kolor. Najczęściej oczywiście. Dobra, kochani, ja to ogarniam. Aha, i zawsze jak robię takie porządki, to wszystkie kredki temperuję, także zajmie mi to teraz sporo czasu. No ale cóż, dalej oglądam Tudorów. I dzwoniłam do Darka i Darek się śmiał, że cały dzień oglądam Tudorów. Ale nie oglądałam cały dzień, jak była moja przyjaciółka, to oglądałyśmy co innego. Mały update, nie uwierzycie, co wymyśliłam i mam nadzieję, że mi się to sprawdzi. Wprawdzie wolałabym kwadratowe pudełko, ale takiego nie posiadam. Słuchajcie, jest to butelka, no w zasadzie opakowanie po whisky. W środku była butelka po whisky, które dostaliśmy chyba od chłopaka mojej siostry. Whisky ze Szkocji, bardzo dobre. I słuchajcie, pomyślałam sobie, że przetnę po prostu. Ono jest papierowe, to opakowanie. Tutaj ma tylko metalowe te zatyczki. Ale właśnie fajnie będzie można te metalowe zatyczki wykorzystać jako dno, żeby było jeszcze bardziej stabilnie. I słuchajcie, po prostu przetnę to sobie do takiej wysokości, jaką potrzebuję i myślę, że to mi się fajnie sprawdzi. Zaraz zobaczymy, jak mi się to uda. Nie mam niestety takiego nożyka. Może u Darka poszukam. Lepiej, żeby Darek to robił oczywiście, bo on jest sprawniejszy, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ja sobie zaraz, mam nadzieję, że nie zrobię sobie krzywdy, ale będę mogła sobie właśnie takie przedziałki pociąć. Zobaczę jeszcze, czy nie mam przypadkiem takiego pojemnika, ale kwadratowego. Ale wydaje mi się, że niestety nie. Będę musiała użyć tego okrągłego i po prostu sobie tutaj wstawić 2-3 i będę miała na moje kredki, produkty do brwi i tak dalej. Kochani, skończone, wszystkie rzeczy ułożone. Wiem, że to może się wydawać, że to jest duży bałagan, ale uwierzcie mi, to jest wszystko posortowane kategoriami. No i tak jak mówiłam, bronzery, róże, rozświetlacze, tu takie większe pudry, tak jak widzicie garnę, on tu coś się nie mieściło. Tu mam same pudry prasowane i sypkie, sporo mi się tego uzbierało. Korektory, tu mam korektory takie w takich opakowaniach, bardzo nie wiem co powiedzieć, ale wiecie co chodzi. Bazy pod cienie, tu pojedyncze cienie, paletki korektorów. I tu już mam tak, brwi, cienie Clinique, inne cienie pojedyncze, linery w żelu, tutaj mam te cienie z MAC-a, które chcę teraz testować, produkty do brwi, produkty do oczu. A tutaj mam moje podkłady, które też bardzo mocno przesortowałam i zostawiłam swoje absolutnie ulubione oraz te, których jeszcze nie testowałam, o te trzy. Zostawiam sobie tu na wierzchu. I mam też tu kolory takie letnie, więc połowa w sumie tych podkładów nie nadaje się na teraz. Są to kolory letnie, tak jak na przykład mam tutaj Smashbox. Jak widzicie, ciemny, ten po prawej, używałam latem. Ten po lewej też jest teraz dla mnie za ciemny. I mam tu kilka innych jeszcze takich tutaj Kat Von D. No i tu różne bazy, primery i tak dalej. Także tak to wygląda. Wiem, że tego jest całkiem sporo, ale pamiętajcie, że ja nagrywam filmy na YouTubie i testuję mnóstwo rzeczy. I absolutnie sobie wybrałam takie to, co lubię najbardziej.
Oczywiście osobno są jeszcze pomadki i palety do oczu, także mam tego bardzo dużo. Ale to nie wszystko, znaczy to nie jest wszystko, co tu miałam. Bo tutaj paczuszkę odłożyłam dla Madzi, która przychodzi jutro, moja przyjaciółka, całkiem spora paczka. A tak, moje przyjaciółki mają dobrze. Jak zawsze mnie pytacie, czy mogę wam wysłać jakieś kosmetyki. Słuchajcie, ja nikomu nie wysyłam używanych kosmetyków. Nie rozdaję kosmetyków, rozdaję mamie, siostrze, przyjaciółkom. Niestety, ale nie rozdaję, no tak naprawdę nikomu poza nimi. Mam też dziewczyny w biurze, które chętnie zawsze przyjmują kosmetyki. No nie będę niestety nikomu wysyłać używanych kosmetyków i to powie wam każda youtuberka. Widziałam, że nawet na zagranicznym YouTubie pojawiają się pytania, hej, czy możesz mi wysłać kosmetyki, których nie używasz? Niestety, ale nie, nikomu nie wyślę użytych kosmetyków. Mogę dać, nie wiem, komuś z rodziny, czy właśnie przyjaciółce, bo od nich też bym użyła kosmetyku, natomiast nigdy w życiu bym nie dała używanego kosmetyku komuś obcemu. I tu inne kosmetyki. Przejrzane, te co mi się dublują, albo kolory, które mi nie odpowiadają, jak na przykład tutaj, oddaję mojej mamie. Także mama się na pewno ucieszy. Mam sporo kolorów, które mi się dublowały, bo akurat dostałam je ponownie w jakichś przesyłkach. Także mama będzie cała szczęśliwa, bo ma całkiem sporo paka. Już dawno jej nic nie dawałam, jakoś chyba w zeszłym roku. No, także to tyle. Ja idę teraz włożyć wszystko do... Aha, i oczywiście nadal oglądam tutorów. Jestem na tym etapie, że do Henryka przyjeżdża jego nowa żona, Anna, sklep i Henryk jest bardzo zawiedziony. To jest jego czwarta żona. Nie wiem, czy pamiętacie z historii, ja uwielbiam historię i czytałam o jego wszystkich żonach. Natomiast to była ta żona, z którą chyba nawet nie skonsumował małżeństwa, ponieważ mu się zupełnie nie podobała. Tutaj w filmie aktorka była bardzo ładna, a więc tak przesadzili, po prostu pokazali, że tak strasznie mu się nie podoba. On powiedział, że wygląda jak kobyła, jest obrzydliwa. Natomiast ja widziałam obrazy, które z tamtego okresu były namalowane, oczywiście nie tak dobrze oddające rzeczywistość jak zdjęcia, ale faktycznie to była najbrzydsza jego tam kandydatka na żonę, która została jego żoną i podobno później tego bardzo żałował. Opowiedziałam wam serial, jak jeszcze nie obejrzeliście, to zobaczcie, ale słuchajcie, sezonów jest kilka, jestem na trzecim i na pewno warto zobaczyć historię Henryka. No, tylko jedyne co mi się nie podoba, a w zasadzie no podoba mi się, bo aktor jest po prostu super, wiadomo, ale Henryk nie był tak urodziwy. Też można zobaczyć na wszystkich obrazach tamtego czasu. Henryk, ojciec Elżbiety I, był po prostu wstrętny. Natomiast tutaj no, bardzo przystojny aktor go gra. Dobra, już nie gadam. Idę układać moje kosmetyki i będę dalej oglądać serial. Hej kochani, jest kolejny dzień. Słuchajcie, wczoraj robiłam te porządki do nocy. Dziś rano przyszła moja przyjaciółka Magda, z którą podzieliłam się kosmetykami. Tak się ucieszyła, bo powiedziała, że akurat potrzebowała podkładów i tuszów do rzęs, więc jest mega zadowolona. I słuchajcie, jak Darek wyjeżdżał, to przed wyjazdem poszliśmy jeszcze na żurek gdzieś tam na mieście. I ja mówię, słuchaj, muszę zrobić żurek w domu. Dawno nie robiłam. I muszę zrobić taki kwaśny, taki wiecie, z chrzanem prawdziwy żurek. I nie zgadniecie, właśnie zrobiłam ten żur. I wyszedł taki dobry. Tu się gotuje żurek z białą kiełbaską. Na zakwasie. Pyszny, kwaśny. A tu słuchajcie, mam jaja ze wsi, Madzia przywiozła i mi dała i będziemy mieć pyszny, pyszny obiad i czekam właśnie aż Darek wróci. Ale jestem dumna z tego żurku i go tak doprawiłam, że jestem dzisiaj karo kucharka. Aż wlałam sobie słuchajcie do kubeczka i teraz wypiję, poczekam na Darka aż wróci. Dajcie znać, czy lubicie pić zupę w kubku, mój tata zawsze w kubku pije zupę, tak wiecie, bez niczego. Co wybieracie? Nie wiem. Incepcja. Dzisiaj wpadliśmy do Tasty, nie wiem czy znacie, w Warszawie. I przyszło jedzonko, moje potwory morskie i czerwone curry. I dwa vlogerów. A Darko robi zdjęcie swojej zupy. O, jak pięknie. No i co, jesteś zadowolona porcją? Porcją tak. Kochani, chciałabym wam pokazać, co specjalnego przygotowaliśmy dla was na walentynki, jeżeli chodzi o nowości w naszym sklepie. Mam tutaj moje pudełeczka, będę wam po kolei pokazywać, co tu w tych pudełeczkach jest. Słuchajcie, od razu wam powiem, że udało nam się obniżyć ceny. Proszę, tu jest pierwszy naszyjnik, to jest serduszko nieskończoność i wszystkie naszyjniki są w cenie 59 zł, więc sporo potaniały i będziemy starali się utrzymać taką cenę.
specjalnie dla Was, żeby, no, żeby po prostu były jak najtańsze, żeby więcej osób mogło sobie na nie pozwolić. Jeżeli chodzi o nieskończoność, to był hit po prostu sprzedaży. Jeżeli chodzi o poprzedni, o poprzednią edycję limitowaną i tym razem też postawiliśmy na nieskończoność, bo to jest taki symbol, no wiecie, no nieskończoność kojarzy się bardzo dobrze, coś, co się nigdy nie kończy, a tutaj jest po prostu nieskończona miłość razem z serduszkiem, także to jest pierwsza rzecz i oczywiście cała biżuteria, wszystkie nasze rzeczy są srebrne. Kolejna rzecz to takie bardzo proste kolczyki serduszka, również ze srebra, jak wszystkie nasze rzeczy. I są w cenie 35 zł, więc myślę, że bardzo przystępna cena. Można je sobie jakoś z naszyjnikiem zestawić, jeżeli ktoś ma ochotę na komplet. Zaraz Wam pokażę resztę naszyjników. Także to są serduszka, sztywciki, takie małe, słodkie, pasują do wszystkiego. Kolejny wzór to coś, co mi się bardzo spodobało, to jest puls, oczywiście puls serca, więc też kojarzy się bardzo walentynkowo. Wygląda tak, no moim zdaniem coś bardzo, bardzo ciekawego, również w tej samej cenie jak wszystkie naszyjniki. Pamiętajcie, że cała nasza biżuteria to jest edycja limitowana, w limitowanych ilościach. To nie jest tak, że później możecie sobie coś domówić, jak już się sprzeda, to już tego nie będzie. Powiem Wam, że jak wybierałam wzory, to zakochałam się po prostu w tym pustym serduszku. I jak widzicie, jest trochę grubsze i przechodzi przez nie łańcuszek, tutaj przez środek. I serduszko wisi tak bokiem. I każdy nasz łańcuszek ma też taką przedłużkę, że można sobie zawiesić, mieć dłuższy łańcuszek na szyi albo krótszy, w zależności od tego, jak wolicie to nosić. I nasz ostatni wzór walentynkowy to piękne serduszko, które będzie świetnie grało z tymi kolczykami, sztywcikami. Ale też samo wygląda bardzo ładnie. Jest to takie po prostu pełne serduszko. Też wisi, jak widzicie, tak za jeden bok. Bardzo, bardzo delikatne, śliczne po prostu. I tak jak mówiłam, wszystko jest to edycja limitowana, także jeżeli Wam się podobają, to się pospieszcie. A zdążycie jeszcze przed walentynkami. Dobry myk dla chłopaków, żeby zamówić coś dla swojej ukochanej.